Noc Muzeów, jak co roku, zorganizowana będzie przez naszą instytucję w siedzibie zamku, w płynie zamkowym, na dziedzińcu. I tradycyjnie od godziny 18 zapraszamy do zwiedzania naszych ekspozycji, do spotkań różnego rodzaju wywiadów, znaczy może nie wywiadów, prelekcji dotyczących naszych zbiorów. Będą również pokazy zorganizowane przez Archiwum, Słupski Oddział Archiwum. Będą pokazy zorganizowane przez Teatr Tęcza, który w tym roku włącza się do naszych działań bezpośrednio w naszych obiektach. Również do Nocy Muzeów w tym roku włącza się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Galeria Bałtycka. Cieszymy się bardzo, że wszystkie instytucje kultury będą mogły razem z nami tutaj pokazać swoje właśnie różnego rodzaju osiągnięcia. Ponadto włącza się w te działania także warsztaty terapii zajęciowej Diament. Będzie zorganizowana wystawa na krętej klatce schodowej. Jak zawsze wiele niespodzianek. Myślę, że o wszystkich nie chcemy tutaj za dużo mówić, żeby zachęcić jednak słupszczan do przybycia. Ale co jest najważniejszym wydarzeniem w tegorocznej Nocy Muzeów, to właśnie pokazanie tych nowych przestrzeni, czyli spichlerzy, które nazywamy słupskimi spichlerzami sztuki. Mamy nadzieję, że w kolejnym rozdaniu unijnym w ciągu kilku lat uda nam się w tym miejscu stworzyć bardzo ciekawe takie centrum sztuki, centrum wystawowe. Przygotowaliśmy dla Państwa z udziałem naszych takich artystów, można powiedzieć, w osobach pana Wiczewskiego, pana Macieja Grojcia, Michała, tak, który nosi nazwę usłyszeć i zobaczyć Witkacego. Będzie to takie wspaniałe multimedialne widowisko, myślę, że zachwyci wszystkich.